Xbox Series S skrywa pod swoją uroczą, małą obudową niesamowitą moc i to w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. A żeby ułatwić Wam maksymalne wykorzystanie jej możliwości, przedstawiamy 10 gier, które najlepiej działają na konsoli Xbox Series S. Od tytułów sportowych po epickie kosmiczne bitwy. Gdy w zeszłym roku Psychonauts 2 pojawiło się w usłudze Xbox Game Pass, okazało się, że długo oczekiwany sequel platformówki od Double Fine z 2005 roku potwierdził tylko, że cierpliwość rzeczywiście popłaca, dostarczając jedną z najwyżej ocenianych gier 2021 roku. Obsługa HDR w grze sprawia, że oszałamiające kolory tej psychodelicznej przygody naprawdę rzucają się w oczy, a tytuł działa z taką samą płynnością 60 klatek na sekundę jak na konsoli Xbox Series X, z możliwością zwiększenia jej do 120 klatek na sekundę. Nieźle jak na sprzęt, który waży mniej niż 2 kg. W Psychonauts 2 większość czasu spędzicie buszując w umysłach różnych postaci, a ta sztuczka sprawdza się jeszcze lepiej na konsoli Xbox Series S dzięki dyskowi SSD, który umożliwia wczytywanie poziomów w mniej niż 10 sekund. Za to w Plague Tale: Innocence wcielamy się w postać nastolatki, żyjącej w XIV-wiecznej Francji, która musi stawić czoła pladze zadżumionych szczurów, wrogim żołnierzom i wielkiemu inkwizytorowi, który dosłownie jest żądny krwi. Każda, nawet najmniejsza przewaga, będzie tu więc na wagę złota. Na szczęście Xbox Series S spieszy z pomocą. Liczba klatek na sekundę na konsolach nowej generacji została podwojona i wynosi teraz 60, co powinno ułatwić Wam płynne skradanie się przez ogarnięty wojną kraj. Włączcie obsługę 120 Hz w ustawieniach wyświetlania w Waszej konsoli, a przekonacie się, że Plague Tale: Innocence będzie działać jeszcze szybciej. Choć żeby w pełni wykorzystać tę funkcję, będziecie potrzebować monitora ze zmienną częstotliwością odświeżania. Dysk SSD w konsoli Xbox Series S sprawia też, że gra działa znacznie szybciej niż na poprzednich konsolach. Poziomy, które na Xbox One X ładowałyby się prawie minutę, teraz uruchamiają się w zaledwie 15 sekund. Więc w mgnieniu oka znów znajdziecie się po kolana w błocie, krwi i przenoszących zarazę gryzoniach. Super? Cyfrowa konsola świetnie sprawdzi się w parze z abonamentem Xbox Game Pass, a Plague Tale: Innocence to kolejny wspaniały tytuł, do którego posiadacze tej usługi mają dostęp. Podobnie jak do nadchodzącego sequela Requiem, który dołączy do usługi w dniu premiery jeszcze w tym roku. Pamiętajcie więc, żeby zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, by być na bieżąco ze wszystkimi informacjami na temat tego tytułu. Trudno o lepszą grę, która pokazałaby możliwości graficzne konsoli niż Ori and the Will of the Wisps. Ta urzekająca platformówka zachwyca delikatnie rysowaną i nieskończenie pomysłową oprawą graficzną, która wprost rozkwita dzięki zwiększonej mocy konsoli Xbox Series S. Skakanie po lesie jako mały, sympatyczny stworek jest przyjemniejsze niż kiedykolwiek dzięki wspaniałej grafice podrasowanej do rozdzielczości 4K i 60 klatek na sekundę. A jeśli macie problemy z niektórymi trudniejszymi skokami i bardziej szargającymi nerwy pościgami, możecie nawet podnieść framerate do 120 fpsów i sprawdzić, czy tak jedwabiście płynny obraz pomoże Wam przedrzeć się do następnej części misji Oriego. Tak czy inaczej, z pewnością docenicie błyskawiczny input, który pomoże Wam przejść przez bardziej wymagające fragmenty gry, a także poprawiony czas ładowania. Bo gdy gra jest tak oszałamiająco piękna, chcemy jak najszybciej zacząć w nią grać. Gry pozwalają nam spełniać nasze najdziksze fantazje. Walczyć z kosmitami, zaprzyjaźniać się ze smokami i grać w piłkę nożną samochodami napędzanymi rakietami. Odlotowe podejście do tego sportu w wykonaniu Rocket League wymaga szybkiego myślenia i niezwykłej precyzji, więc będziecie chcieli maksymalnie podkręcić swoje maszyny. Grając na konsoli Xbox Series S możecie wybrać, czy chcecie mieć super szybką częstotliwość odświeżania, czy zwiększoną rozdzielczość. Tryb jakości zapewni rozdzielczość 1080p przy 60 klatkach na sekundę i obsługę HDR, dzięki czemu obraz będzie czysty, wyraźny i pełen kolorów. Natomiast tryb wydajności pozwoli zwiększyć częstotliwość odświeżania do 120 Hz, o ile oczywiście reszta Waszego sprzętu poradzi sobie z tym zadaniem. Zwiększenie liczby klatek na sekundę do tak zawrotnych wartości wiąże się, rzecz jasna, z koniecznością obniżenia rozdzielczości do około 70% tego, co zapewnia tryb jakości, więc warto pobawić się obiema opcjami, by sprawdzić, która z nich najbardziej nam odpowiada.
Tak czy inaczej, Xbox Series S pozwoli Wam zdobyć punkty w wielkim stylu. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie przygody z nową konsolą Xbox niż kilka rundek w Halo, a osoby posiadające Xbox Game Pass mogą wykorzystać swoją konsolę Xbox Series S, żeby zagłębić się w całą sagę dzięki dostępnym tytułom z Master Chief Collection oraz Halo Infinite. The Master Chief Collection zapewnia dostęp do 6 kultowych gier z serii Halo, działających z płynnością 60 FPS-ów i rozdzielczością 1080p. Możecie więc pędzić po mapach w Warthogu bez obawy o wyboje, choć warto pamiętać, że Xbox Series S poprawi płynność gry, ale nie wasze umiejętności prowadzenia pojazdu. Dostępna jest nawet opcja 120 Hz dla tych, których telewizory są w stanie obsłużyć tak niewiarygodną częstotliwość odświeżania, a także możliwość powrotu do oryginalnej oprawy graficznej gry w dowolnym momencie, jeśli tylko dopadnie was nostalgia. Jeśli jednak przyszłość Halo leży Wam na sercu, to Infinite gwarantuje świetną wydajność na mniejszym next genie, oferując solidną liczbę 60 klatek na sekundę, która pomoże Wam trafiać wszystkie, nawet te najbardziej precyzyjne headshoty. Jak co roku, niezmiennie od 2001, jest to bardzo dobry czas na bycie fanem Halo. Świat Knockout City jarzy się jak świąteczna choinka. Wszędzie pełno neonów, lampionów i kolorowych graffiti. To wszystko sprawia, że te krótkie chwile, zanim ludzie zaczynają obrzucać nas sprzętem sportowym, są naprawdę wyjątkowe. Ulepszone efekty świetlne na konsoli Xbox Series S dodają więcej świateł obszarowych i cząsteczkowych, a także poprawiają ogólne oświetlenie i cieniowanie. Dzięki temu powierzchnie, od których odbijają się te światła, wyglądają lepiej, co jest możliwe dzięki zastosowaniu opraw o wysokiej szczegółowości, które nadają całemu miastu bardziej realistyczny charakter. A żeby ułatwić Wam wykonywanie uników, Knockout City działa na Xbox Series S w 120 klatkach. Możecie też obniżyć tę wartość do 60 FPS-ów i cieszyć się rozdzielczością 1440p. W obu przypadkach zwycięskie strzały będą wyglądały absolutnie zachwycająco. W mieście wzrośnie też liczba mieszkańców, choć posiadacze Xbox Game Pass już od jakiegoś czasu nokautują ludzi w tej okolicy, z pewnością doczekamy się napływu nowych graczy, gdy gra przejdzie do trybu free-to-play w czerwcu tego roku. Przygotujcie się na zaciekłą rywalizację. Żadna przygoda z konsolą Xbox nie jest tak naprawdę kompletna, dopóki nie usłyszymy pomruków piły łańcuchowej. I podobnie jak w Halo, w bibliotece Xbox Game Pass znajdziecie całą serię Gears of War, gotową do akcji. Kiedy przychodzi do pokazania mocy konsoli Xbox Series S, Gears 5 jest zdecydowanie najlepszym wyborem, ponieważ tytuł został w pełni zoptymalizowany, by wykorzystać możliwości sprzętu nowej generacji. Dzięki temu mamy do dyspozycji imponujące 120 klatek na sekundę, co może mieć ogromne znaczenie, gdy pociski zaczną sypać się jak z rękawa. Technologia Dynamic Latency sprawia też, że na konsoli Xbox Series S gra jest jeszcze bardziej responsywna. W porównaniu z konsolą Xbox One X spadek opóźnienia wynosi do 40% w kampanii i 60% w trybie wieloosobowym. Oznacza to, że gra jeszcze szybciej reaguje na naciskane przyciski, co pozwala na szybsze celowanie i ogólnie płynniejszą rozgrywkę. Biorąc pod uwagę, że jedno naciśnięcie przycisku może zadecydować o tym, kto znajdzie się po właściwej stronie bagnetu, takie usprawnienia są nieocenione. Gears 5 posiada także opcję instalacji niestandardowej, która doskonale sprawdza się w przypadku Xbox Series S. Możecie pobrać tylko te części gry, które aktualnie Was interesują i tym samym zaoszczędzić miejsce na dysku. Następna w kolejności jest jedna z największych gier na świecie, czyli Fortnite. I mimo swojej wielkości świetnie działa na najmniejszej konsoli tej generacji. Nieźle, nie? W rzeczywistości gra działa tak dobrze, że gracze Xbox Series S mogą cieszyć się 120 klatkami, włączając tryb 120 FPS w ustawieniach wideogry. Nawet przy tych wszystkich dodatkowych ramkach gra nadal będzie działać w eleganckiej rozdzielczości 1080p. Bez włączenia tego trybu rozdzielczość Fortnite na konsoli Xbox Series S wzrasta do 1200p, zapewniając bardzo płynne działanie w 60 klatkach na sekundę. I zachowacie tę płynność nawet wtedy, gdy podzielicie ekran na pół, by grać na split screenie. Twórcy Fortnite'a doskonale zdają sobie sprawę z FOMO, czyli strachu przed przegapieniem czegoś, który pojawia się, gdy nasza gra wciąż się jeszcze ładuje, a wszyscy znajomi już budują i wysadzają okolice, dlatego wykorzystali możliwości sprzętowe Series S, żeby znacznie skrócić czas ładowania i pomóc Wam jak najszybciej wskoczyć do gry.
przy całym wachlarzu niezwykłych bohaterów, od hiperinteligentnych goryli po walczących o wolność DJ-ów, świat Overwatcha jest tak fascynujący i wyjątkowy, że warto oglądać go w najlepszych warunkach. To kolejny tytuł, który pozwala wybrać, w jaki sposób chcemy wykorzystać moc Xbox Series S. Możemy albo zwiększyć liczbę klatek na sekundę i uzyskać 120 Hz w rozdzielczości 1080p, albo podnieść rozdzielczość do 1440p przy stałej liczbie 60 klatek na sekundę. Którąkolwiek postać wybierzecie, teraz jest idealny moment, by zacząć doskonalić swoje umiejętności w Overwatch, ponieważ z niecierpliwością czekamy na sequel, a Xbox Series S będzie najlepszym miejscem, by w niego zagrać. Wciąż jeszcze nie pokazaliśmy wszystkich możliwości konsoli Xboxa Series S i wszystkich niesamowitych gier, które mogą pokazać jej potencjał, więc pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwoneczek, by dowiedzieć się jeszcze więcej o tej niesamowitej, malutkiej konsoli. Podzielcie się w komentarzach swoimi ulubionymi doświadczeniami związanymi z Xboxem Series S i wypatrujcie kolejnych newsów ze świata Xboxa. Trzymajcie się ciepło, cześć!